Cześć, witajcie serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku potestujemy sobie jeszcze szybszy sposób na zdobycie wszystkich tutaj tych, pokonanie tej mapy. Zobaczymy, czy mi się uda. Bardzo serdecznie was zapraszam na wspólnie spędzonego czasu. No i życzę mi powodzenia. Myślę, że ten mój sposób będzie o wiele lepszy niż wcześniejszy. Myślę, że nawet ustawienie tych wież nam przyspieszy to bardzo. Tylko no, muszę poczekać i zobaczymy. Dzisiaj przetestujemy sobie DJ Speakermana, który zwiększa obrażenia jednostek i zasięg. Natomiast myślę, że nawet byśmy mogli tutaj pokusić się o jeszcze lepsze jednostki, które nam dają boosta, tylko że niestety ja ich nie posiadam. I jeżeli mi się uda, to myślę, że nawet szybciej byśmy tę mapę byli w stanie zrobić. Tylko że na razie, no tak jak mówię, my musimy tutaj akurat rozwijać sobie wszystkie te inne wieże i dzięki temu będziemy w stanie prawdopodobnie tutaj sobie lepiej zagrać. Na razie, jak widzicie, prosty sposób ten, który tutaj wykonuję, ale no jeszcze będziemy sobie ulepszać pewnie te wszystkie wieżyczki. Dobra, ja sobie stanę w ten sposób. Tu już zaczynam mieć problemy, więc ja sobie ulepszę tę wieżę, a to dlatego, że no po prostu trzeba. Nie ma, że boli. Dobra, lecimy, następna walka i teraz już powinno mi pójść nieco lepiej, ponieważ szybciej będę niszczył te wieże. Będziemy sobie też ulepszać tutaj te dodatkowe. Jak sobie je ulepszymy, to potem myślę, że nawet tego na 600, za 600 kamerę, po to, żebyśmy mogli sobie szybciej pokonywać te wieże. Dobra, mamy auto skipa, leci następna fala, ja sobie oczywiście ulepszę już teraz, bo tego mamy ulepszonego, więc zadaje dużo obrażeń. Już będziemy teraz te Santa TV menów ulepszać, żebyśmy dostali więcej kasy, dzięki czemu oczywiście pokonamy resztę tych fal. I tu idą, i na pewno tego zielonego damy sobie nieco bliżej, żebyśmy mogli szybciej atakować. To jest must have prawdopodobnie. Ok, czyli już teraz będziemy musieli postawić leperhana, czy jak się tam, leper kameramen. Ja sobie go tu postawię. No i teraz będziemy mogli też ulepszyć kolejną wieżę. Damy sobie autoskipa. No i oni tu już będą strzelać, będą walczyć ostro. I teraz tak, no ja będę sobie oczywiście ulepszał tutaj te naszych santy. Po to tylko, żeby jak najszybciej zbierać kasiorę. Tu już mam 800. Damy sobie autoskipa. No jak widzicie, możemy tutaj dać kolejne 800 i tutaj kolejne 800, żebyśmy dostawali więcej pieniędzy. No już powoli będziemy musieli, ja autoskipa wyłączę, będziemy sobie ulepszać te naszego leperhana. Mam nadzieję, że starczy mi oczywiście pieniędzy, żeby go ulepszyć, bo tu już wierzę się robi troszkę gorzej. Tak, ja już sobie go ulepszę. Mamy autoskipa. No i zaczniemy naszego DJ toaletę tutaj Speakermana ogarniać, który będzie zwiększał nam o 5% damage, ale i tak sobie go jeszcze będziemy tutaj ulepszać. I teraz tak, słuchajcie, no na pewno weźmiemy sobie kolejne nasze tutaj ulepszenia, żebyśmy dostali więcej kasy i to nam pozwoli naprawdę tutaj już mega fajnie prosperować. No i pewnie dostawimy też kolejne jednostki tutaj. Na pewno ulepszymy sobie gościa. Proszę bardzo. Ma 5% więcej obrażeń, także będziemy sobie go cały czas tutaj ulepszali. No i będziemy oczywiście musieli jeszcze, dostawiłem sobie kolejne, ale ulepszymy sobie tego za 7000 obrażeń, żeby nam tutaj zadawał jeszcze więcej. No i przede wszystkim te prezent menów będziemy tutaj ulepszać, no bo trzeba. I zobaczymy, jak szybko uda mi się pokonać oczywiście te fale Skibidi toalet. To na razie jest całkiem dobrze. Nie powinniśmy tutaj mieć większych problemów. Tylko może ja się pozbędę tego autoskipa, bo to wiecie, różnie może być. No i sobie na maksa już zrobimy tego. Tu będziemy mieli już 15% więcej. Więc jak najbardziej myślę, że możemy sobie to ulepszyć, tego DJ Speakermana.
dostajemy większy zasięg oczywiście. Ja myślę, że nawet lepiej możemy go gdzieś postawić, tak żeby on dotykał również tego, bo na razie na tego nie ma wpływu, ale to możemy sobie usunąć go. Szczerze, ja mogę go sprzedać przynajmniej na razie i postawić w tym miejscu. Od razu sobie go ulepszę. Jak wiecie, będzie więcej obrażeń zadawał też. No i ta technika oczywiście na pewno nam się przyda, jeżeli byśmy chcieli tutaj zastosować ją do innych. Mamy już 20 falę, ja sobie ulepszę tego. Tutaj już mamy wszystkich ulepszonych, to jeszcze te zaczniemy. No i ulepszymy Santy, żeby jak najszybciej zdobywać kasę lepszą. Autoskipa sobie wyłączę przynajmniej na razie. Dobra, tu już mamy maksymalny poziom. Możemy dać sobie autoskipa. No i będziemy zarabiać kasę dodatkową. 6000, tu już mamy maksa i teraz będziemy sobie ulepszać nasze postacie. No i teraz już mamy autoskipa i powinniśmy sobie poradzić bez problemu na autoskipie. I myślę, że nawet szybciej uda nam się ten odcinek tutaj zrobić. Cały czas dostaniemy i myślę, że dzięki temu pobijemy rekord. Czy to się opłaca? 15%, czyli 600. Myślę, że się opłaca, bo jakby taki zwykły zbije 4000, a ja tu już mam dodatkowe 600 na każdym. Co oznacza, zaraz sobie to podliczymy. Zaraz sobie to wszystko podliczymy i powiem wam, że naprawdę się to wszystko opłaca. Bo jak sobie podliczycie, każdy ten użyty, każda ta użyta postać, którą tu widzicie, ona dostaje dodatkowe 600, także zaraz wam pokażę, o co chodzi mniej więcej. Więc ta technika jest o wiele lepsza, jeżeli byśmy chcieli bardzo w szybkim tempie niszczyć te skibidi toalety. Czekajcie, ten tu, okej, jest w obrębie. Mamy większy ręcz i obrażenia, więc to jest mega fajne. Teraz nic, tylko kasiorkę sobie nazbierać. Tu jeszcze patrzmy, żebyśmy byli w zasięgu. Tu na pewno. Wiecie, tego speakermana trzeba postawić w innym miejscu też, żeby to miało ręce i nogi. No jak widzicie, mam teraz taką ilość tych postaci, natomiast ja sobie jeszcze sprzedam te Santamany, tylko dopiero jak będę miał naprawdę dużą ilość pieniędzy, tak żeby sobie je wszystkie ulepszyć. I zaraz to sobie sprawdzimy, ale jak widzicie, no już jest 37 fala, więc idzie to nam całkiem szybko po dodatkowe obrażenia. I ja, na jakiej zasadzie to liczę? Zobaczcie, 600 dodatkowych obrażeń mamy dzięki temu speakermanowi i oczywiście zasięg jest też o wiele większy. I co nam to daje? Jak sobie podliczycie ilość, jaką mam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy 6, to macie 6000 dodatkowych obrażeń, czyli już teraz lepsze jest właśnie poświęcenie jednego pionka na tego DJ Speakermana, żeby dostawać właśnie te tutaj, tak? Bo jeden ten na maksa wali 4000, a my mamy bonus już teraz 6000 obrażeń, czyli standardowo jest więcej, jeszcze zasięg jest większy, więc to możemy wszystko. Ja sobie sprzedam i teraz jeszcze nam się ta cena zwiększy, o bardziej opłaci, bo mamy teraz 11, czyli 6600 dodatkowych obrażeń, prawda? I tego sobie również sprzedamy. Pytanie tylko, czy mi się uda go tu postawić. Ten ma zasięg tutaj, więc może tu bym go postawił jakoś. No, tu będzie ciężko. Dostanie się jeszcze boosta, będzie miał boosta. No i właśnie. No i tego też sprzedaję. Pytanie tylko, czy mi się uda go tak postawić, żeby on miał zasięg na speakermana. Będzie miał boosta. No i proszę. I teraz jak widzicie, mamy 12, czyli 7200 obrażeń dodatkowych. Także no, opłaca się, jeżeli byśmy mieli. To jest chyba najbardziej efektywne właśnie do niszczenia tych wszystkich skibidi. Tylko teraz tak, jeżeli miałbym jeszcze lepszą wieżę, która dawałaby nam jeszcze większy więcej niż 15%, to by było jeszcze lepsze. Tylko no, muszę tak naprawdę wyczaić taką wieżę, bo że wy macie. To jest na razie to najbardziej efektywny sposób z tych wszystkich.
Bo nie wiem, czy ten spowalnia, bo jak nie, to jeszcze możemy tego sobie zmienić, sprzedać. Bo nie wiemy, czy on spowalnia, czy nie. Green Laser. Czy on spowalnia? To jest pytanie. Nie wiem, jak to sprawdzić. Możemy sobie poszukać. Tak, on spowalnia, więc warto go mieć, słuchajcie. Dodatkowo on ma piercing w ogóle, więc te, wiecie co? Najbardziej efektywnym miejscem będzie tutaj ich postawienie, w tym miejscu. Wtedy szybciej będą bić, więc jeszcze możemy ulepszyć tę technikę, żeby maksymalnie szybciej to się działo. Myślę, że tak zrobimy, bo on mają piercing, więc jak je tu ustawimy, wiecie, oni teraz tak nieefektywnie biją. Można to jeszcze lepiej zrobić, więc tu ustawimy sobie je wszystkie. Tak, to się da zrobić tak mega efektywnie, bo nie wykorzystujemy całego potencjału ich. Teraz na przykład jest wykorzystywany, tak, bo te piercingi tu są. Tak, widzicie, teraz są efektywnie wykorzystywane, więc ta droga, tu musielibyśmy ich ustawić. Okej, moi drodzy, mamy tu już 59. falę, więc zaraz będzie koniec. No, 20 minut będzie trwała ta runda, więc troszkę długo. Myślę, że da się to skrócić oczywiście. Tylko muszę zobaczyć, co robi DJ TV Man albo jakaś inna jednostka, którą można by było wyboostować. To by było mega fajne. Tylko pytanie, która? To będziemy musieli potestować, ale już teraz widać, że są tego efekty, słuchajcie. No i mamy Rabbit Toaleta, którego powinniśmy bez problemu ograć, tak? Zniszczyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Możemy w sumie usunąć ten. No, powinniśmy bez problemu wygrać. No i właśnie, już jest koniec. Także, czy jest szybciej? 21 minut. Nie wiem, ile wcześniej udało mi się, słuchajcie. Muszę to sprawdzić. Czyli poprzedni był 20-13, ten by był, może da się lepiej przez ustawienie. Myślę, że bez problemu, bo po prostu źle ustawiłem sobie jakby te postacie. Tak mi się wydaje, że przez to może być tak, a nie inaczej. Sprawdźmy sobie ten event, jak mi tam idzie. Mamy misje kolejne do zrobienia. Teraz musimy 2000 toalet zniszczyć. No i tutaj grać przez jedną godzinę, Easter Mode wygrać. No... trochę tego jest. 1000 jajek musimy zebrać i 5 krajców. Tylko czy to my musielibyśmy to kupować, tak? Po prostu te krajcy i potem je otwierać, tak? Możemy kupować Lucky Boosty, 100E, Coin Boosty, XP Boosty, 2X Event Pass. Albo to są boosty, to jest za Robuxy, tak? Okej, no ciekawe. No zobaczymy, będziemy to testować.